Dzień dobry, jak już poznajecie, będziemy dzisiaj omawiać temat zakwaszenia wody. Ja do swoich produktów stosuję tylko i wyłącznie Wyrer. Jest to jeden z najsilniejszych produktów na rynku i najlepiej się sprawdza. Jest to na bazie fosforu. Tu mamy tablicę, jak nam się woda w opryskiwaczu zmienia, ale ja z tego nie korzystam, tylko korzystam z czego? Z pH-metru. Ja to nazywam byczą krwią. Kurde, jak barwi. Tak to wygląda. Mocno czerwone. Mamy tutaj wodę. PH-metr, z takiego korzystam. ,7,4. Taka woda zdecydowanie ma za duże pH do roztworów, żeby wykonywać zabiegi. Także zobaczcie, jedna kropelka i robi robotę. No oczywiście woda z zestawu, woda z kranu będzie inaczej reagować w zależności ile jest tych metali ciężkich i żelaza. To zależy, jak to będzie nam się zachowywać. Także woda z kranu będzie potrzebowała więcej tego Wyrera niż ta deszczówka. To jest typowo miękka woda, także tu potrzebny do takiego opryskiwacz od 0,3 do 0,4 lejrzany opryskiwacz. Tu jest tabela z pH, którą wrzucę zdjęcia na koniec filmu i będziecie sobie mogli obejrzeć, ale ja tak wszystkie pH zbijam do 6, chociaż niektóre, tak jak co my tu mamy, na przykład kaptan poniżej 6, degradacja powyżej 10, jak widzicie, chloropiryfos wycofany, takie niskie, co jeszcze ma, glifosat 3,5. Druga strona. No i tutaj parytroid poniżej 7. Alfa parytroid też jest od 3 do 7. Także ja tak ustawiam około 6. 5,5 do 6. No i wtedy działanie tych środków jest naprawdę super. I tutaj nie ma dwóch zdań. Także lepsze działanie, lepsze rozprowadzenie jest na liściu i mało tego, dzięki temu preparatowi wprowadzamy za każdym razem troszeczkę fosforu. Azotu też tu jest troszeczkę, jeszcze wam pokażę, ale azotu to jest malutko. Tu jest 3% tylko azotu i najwięcej jest tego fosforu. Także preparat sprawdzony do zakwaszania. No i preparaty owadobójcze naprawdę działają przy tym bardzo dobrze. Teraz jeszcze z tamtego roku, także ceny jeszcze nie znam. Widzicie, butelka pozalowana, troszeczkę zostało. Do miedzi się nie stosuje, nie trzeba. Teraz już jak będzie szedł belan, to już trzeba to powoli wszystko zakwaszać. No jak będziecie robić owadobójczymi, jak najbardziej do każdego zabiegu troszeczkę dolać. No i tyle. No i tyle. Jak będzie ktoś chciał tabelę, no to screena na Facebooka wrzucę, niech sobie każdy pościąga, żebym każdemu nie musiał tego, to zafoliowane jest, można umyć, o, żebym każdemu nie musiał przesyłać, to zrobię zdjęcie na Facebooka, czy nawet tak sobie każdy popatrzy, przytrzymam troszeczkę i niech każdy z tego korzysta, bo to naprawdę jest super rzecz. Ja też nie wierzyłem w to zakwaszanie, ale od kiedy zakwaszam
zdecydowanie zwiększyła się skuteczność środków ochrony roślin. Dawki te same zostały, a skuteczność wzrosła około 30%. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki, hej.